Dzień dobry Państwu. Coś Pan Państwu dzisiaj opowie. Na początku października miałem wykład inauguracyjny na AWF-ie, czyli w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kiedy przyjechałem z tym wykładem do Poznania, no to chciałem tak kurtuazyjnie zacząć ten wykład od wspomnień z dzieciństwa, że oczywiście całe życie kibicuję Chorzowskiemu ruchowi. Idolem mojego dzieciństwa i młodości był najlepszy piłkarz tamtych czasów, Gerard Cieślik. Ale wspomniałem, że oczywiście doskonale pamiętam najlepszych tamtoczesnych piłkarzy Kolejorza, czyli Lecha Poznań. Takim najlepszym piłkarzem Lecha Poznań był Teodor Anioła, wspaniały strzelec. I w ogóle mówiło się wtedy w Polsce o dwóch tercetach ABC. Tylko że w Chorzowie, w ruchu, ten tercet ABC to był Alszer, Breiter i Cieślik. A w Lechu Poznań tym tercetem ABC był wspomniany Anioła, Białas i Czapczyk. Wspaniali piłkarze. Oczywiście ruch był wtedy dużo lepszy, zdobywał rok po roku Mistrzostwo Polski. I wspomniałem mecz z sierpnia 1953 roku, kiedy to ruch do Poznania przyjechał i dzięki fenomenalnej grze Cieślika wygrał 3-1 i Cieślik wszystkie trzy bramki zdobył. Wszystkie trzy bramki strzelił. Mówię, ten mecz, choć to było tyle lat temu, 58 lat temu, pamiętam tak jak dziś, bo słuchałem transmisji radiowej, a jeden z moich wujków akurat był wtedy w Poznaniu i oglądał ten mecz i szczegóły tego spotkania mi opowiadał, jak to Cieślik wymanewrowywał obrońców i trzy bramki strzelił. Skończyłem wykład, skończyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego, był jakiś poczęstunek i teraz proszę słuchać. Moi gospodarze poznańscy w moim wieku i starsi, bo młodsi oczywiście tego pamiętać nie mogli, ale ci starsi w moim wieku mówią mi, czy pan wie, że po tym meczu zachwycona grą Gerarda Cieślika widownia poznańska wtargnęła na murawę boiska, pochwyciła Cieślika i na ramionach zniosła go do szatni. Lech Poznań przegrał wtedy na własnym boisku z ruchem 1-3. Załatwił ich, mówiąc potocznie, Gerard Cieślik, wszystkie trzy bramki zdobywając. A kibice Lecha go nie roznieśli, tylko go znieśli na ramionach do szatni. Uznaniu jego piłkarskiego kunsztu. Proszę Państwa, to nie bajeczka. Tak jeszcze mogło być 58 lat temu. Zapytam teraz melancholijnie. Czy mogłoby to się zdarzyć dzisiaj? Ja dzisiaj opowiadam o różnych zdarzeniach z przeszłości, młodzieży, dzieciom w czasie spotkań w szkole. Mówię między innymi i o tym, że kiedyś to tylko w czasie meczów międzypaństwowych sędziowie wprowadzali obie drużyny jednocześnie. Kiedyś na boisko wchodzili sędziowie, po sędziach wbiegała drużyna przyjezdna, goście, a na końcu wbiegała drużyna gospodarzy. Proszę Państwa, czy to były moje rodzinne Tarnowskie Góry, a klasowe? Czy to był pierwszoligowy Chorzów, czy Bytom, czy Zabrze, czy Kraków? To było coś absolutnie naturalnego i spontanicznego. Kiedy drużyna gości wbiegała na boisko, cała widownia biła jej brawo, bo to wbiegała drużyna gości. Kiedy ja dzisiaj o tym opowiadam w szkołach, usłyszę nieraz, a co to byście byli za kibice, żeście się tak zachowywali? Nieodmiennie odpowiadam, synku, to myśmy chyba byli prawdziwymi kibicami, którzyśmy bili brawo przyjezdnej drużynie, kiedy wbiegała na boisko. Powiadam, to rozczulające mnie wspomnienie z Poznania
Cieślika kibice znieśli do szatni na ramiona. Niech ono współczesnym kibicom choć trochę da do myślenia. To tyle.